W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Zapraszam na kolejną część rozważań dotyczących tajemnic proroctw Pisma Świętego, a szczególnie dwóch proroctw Księgi Daniela oraz Księgi Objawienia Świętego Jana, czyli Apokalipsy. Bardzo ważnym elementem w naszych rozważaniach jest to, aby mieć tego samego ducha, pod wpływem którego pisali natchnieni pisarze biblijni, aby zrozumieć ten sam sens słów, które były wypowiadane przez proroków, przez pisarzy, które są zapisane w Piśmie Świętym, abyśmy dobrze ten sens zrozumieli, nie mieli dowolnego wykładu, ale gruntownie mogli to przestudiować i zrozumieć. Oczywiście nie potrzeba tu szybkiego zrozumienia, potrzeba troszeczkę przygotowania, poznania specyficznego języka Pisma Świętego, nastrojenia się duchowym. Oczywiście pewne warunki trzeba spełnić, aby to zrozumienie Pisma Świętego było dobre. Przede wszystkim tę znajomość Pisma Świętego i mądrości, tak jak na ostatnim rozważaniu mówiliśmy, daje Bóg. Tym, który objawia, jest Bóg. Człowiek nie może dojść sam z siebie do zrozumienia tych prawd duchowych z uwagi na to, że tak jak Bóg objawia przez Ducha Świętego swoje tajemnice, tak samo i On objawia każdemu z nas boskie tajemnice. Chrystus mówił w rozmowie z Samarytanką o prawdziwych czcicielach. Prawdziwi czciciele Boga oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie i Bóg takich czcicieli szuka. Chrystus ostrzegał, żebyśmy nie byli jak poganie. Wiemy, poganie budowali gigantyczne świątynie egipskie, babilońskie, greckie, azteckie, buddyjskie, które są wręcz cudami architektonicznymi świata, podziwianymi przez turystów. Apostoł Paweł w mowie na Areopago z Grekami powiedział wyraźnie, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Dlatego też miejscem, w którym Bóg przebywa, jest przede wszystkim to miejsce, gdzie my sami zamykamy się w naszym pokoju, sam na sam jesteśmy z Bogiem i tam z Bogiem rozmawiamy. To jest najlepsze miejsce, najskuteczniejsze miejsce do poznania tajemnic Bożych. W poprzednim rozważaniach mówiliśmy o diecie biblijnej, diecie Daniela, dziesięciodniowej, spożywaniu jarzyn i wody. I poprzez tę dietę Bóg dał nie tylko Danielowi, ale czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. To, co my spożywamy, ma wpływ na nasze ciało, na nasz umysł, z uwagi na to, że jesteśmy zbudowani z tego, co spożywamy. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. W Piśmie Świętym mamy szczegółowy opis tego, co można jeść, co jest zakazane, jest tak zwany podział na czyste i nieczyste. I Bóg mówi, bądźcie świętymi i umiejcie rozróżnić to, co jest dobre, od tego, co jest złe. Jeżeli zależy nam na tym, aby Bóg dał nam znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości, naśladujmy
Jego wybranych, którzy dokonywali prostych rzeczy, które doprowadziły ich do wspaniałych rezultatów. Obecnie przejdźmy do drugiego rozdziału Księgi Daniela. W Księdze Daniela często jest stwierdzenie, że tylko rozumni, roztropni to zrozumieją. Tak więc zalecam przeczytanie kilkakrotne tego rozdziału przez kilka dni, czytanie, wręcz koncentrowanie się tylko i wyłącznie na tym rozdziale, proszenie Boga o oświecenie, danie mądrości, abyśmy mogli zrozumieć te prawdy, które są tutaj zawarte, prawdy historyczne i tym samym też i prawdy duchowe. Król Nabuchodonozor, potężny władca państwa babilońskiego, o którym w kolejnych wykładach będziemy szeroko mówili, o Babilonie, który aż trwa do czasów ostatecznych, o Babilonie też księga Objawienia świętego Jana mówi. Bardzo interesujące są to zagadnienia, które też będziemy rozważali. Oczywiście wszystko mamy zawarte w Piśmie Świętym. Jeżeli tylko uważnie będziemy czytali, naprawdę te prawdy, które są zawarte w Piśmie Świętym, odkryjemy jak skarb i stwierdzimy, że naprawdę dziękując Bogu, że Bóg dał nam tę mądrość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Tak więc król Nabuchodonozor miał sen, który zapomniał. Następuje bardzo dramatyczna sytuacja, gdyż magowie i wykładacze snów nie są w stanie w ogóle przypomnieć królowi tego snu. Król wpada w szał i chce wszystkich wytracić, łącznie z Danielem i jego towarzyszami. Daniel przychodzi do króla i prosi, aby król dał mu czas na wyłożenie tego snu. Bóg Danielowi objawia te tajemnice, które król Nabuchodonozor zapomniał. Jaki to jest sen? Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Często jest tak, że my też myślimy o przyszłości. Co będzie z nami, z naszymi rodzinami, z naszym państwem, z historią świata. Lecz te pytania nie pozostają bez odpowiedzi. Bóg objawia przyszłość. Ta przyszłość, tę przyszłość możemy poznać. Tak samo i król Nabuchodonozor poznał przyszłość. Nie dzięki mądrości, która miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swego serca. W innym przykładzie Pisma Świętego jest powiedziane dzięki modlitwie. Dzięki modlitwie została mi objawiona ta tajemnica. Ty, królu, miałeś widzenie, oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki ów posąg, potężny jak blask i straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi, ramiona ze srebra, jego brzuch, jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtedy bez udziału ręk oderwał się od góry kamień, uderzył w ten posąg, w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. A było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, to, co nie było, że nie było po nim śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. O królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, w którego ręce na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczyniłeś władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. I następne jest szczegółowo opisane, co to wszystko znaczy. Ty jesteś głową, po tobie nastąpi kolejne, słabsze królestwo, później coraz słabsze, królestwo srebrne, królestwo miedziane, królestwo żelazne, później to żelazne królestwo rozpadnie się na żelazo, zmieszane z gliną i gigantyczny posąg stojący na glinianych nogach. Często w literaturze, w wiadomościach jest używane to słowo kolos na glinianych nogach, w każdej chwili mogący się rozlecieć. Nasz świat jest właśnie tym kolosem na glinianych nogach, który właśnie w każdej chwili może się rozlecieć. Potężny kamień uderza w ten posąg i ten posąg zostaje zniszczony, nic po nim nie zostaje, a kamień wzrasta. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Tak więc, jaka jest przyszłość tego świata? Przyszłość tego świata jest wspaniała. Zapowiadają się wspaniałe wydarzenia. Nastanie bardzo stabilnego królestwa, i to królestwa niebieskiego, gdzie Bóg będzie rządził. Wszelkiego rodzaju rządy ludzkie są niestabilne, są jak kolos na glinianych nogach. Nie mamy co się łudzić, co oczekiwać, że będzie świetlana przyszłość zbudowana przez ludzi. Takie coś nigdy nie będzie. Wielowiekowa historia tego świata dowiodła, że takie coś nie istnieje, nie ma i nie było, nie będzie żadnego sprawiedliwego rządu, który by zagwarantował stabilność. Dla nas, ludzi wierzących w Pismo Święte, ufających Bogu i żyjących Słowem Jego, jest wspaniała nadzieja, Królestwo Niebieskie. Coś wspaniałego, o czym apostołowie mówią, czego ucho ludzkie nie słyszało, czego oko nie widziało, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Historia świata tego jest w rękach Bożych i Bóg prowadzi świat we właściwym kierunku. I tym kierunek jest ustanowienie Królestwa Bożego. Oczywiście będą następowały bardzo dramatyczne wydarzenia, o których będziemy mówili w drugiej części Księgi Daniela, od rozdziału 7, gdzie mamy bardzo dramatyczne wydarzenia. Ta sama historia opisana z innej perspektywy, z perspektywy czterech zwierząt. I z tego drugiego rozdziału przede wszystkim jest wspaniała nauka dotycząca modlitwy. Bez modlitwy nie można podobać się Bogu. Tak jak prorok Daniel stwierdził, że te tajemnice objawione są mi dzięki modlitwie. Drogi słuchaczu, przede wszystkim to dotyczy ciebie i mnie i każdego, który
ktoś słucha i chce zrozumieć Słowo Boże. Jeżeli nie modlisz się i prosisz Boga o zrozumienie Słowa, aby Bóg dał ci zrozumienie, nie abyś sam doszedł do tego. To jest bardzo ważna różnica. Sam doszedłem do tego zrozumienia, lecz Bóg daje ci to zrozumienie. Znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma. Tak samo jak Danielowi została objawiona właściwie niemożliwa do zrozumienia, do dojścia tego przez człowieka. Sami Chaldejczycy mówili oprócz bogów, który nie mieszka wśród ludzi. To jest tak trudne, że właściwie ludzie nie są w stanie tego królowi spełnić. Lecz Bóg objawia tajemnice. Jeżeli my w modlitwie będziemy szukali Boga, będziemy starali się z pokorą podchodzić do Jego słowa, nie z pośpiechem, starać się, aby uchwycić tą złotą nić, która przez całe wszystkie księgi przeplata się. Tą złotą nicią jest osoba Jezusa Chrystusa. Tym kamieniem, o którym jest mowa w Księdze Daniela, drugi rozdział, jest Jezus Chrystus. Jest to przyjście Jezusa Chrystusa. Chrystus, powtórne przyjście, paruzja, z wielką chwałą, z wielką czcią, jak błyskawica, jak złodziej w nocy, niespodziewanie przyjdzie, ujrzy go wszelkie oko. Jest tutaj właśnie opisane przyjście Jezusa Chrystusa. Wspaniała, dobra nowina dla nas, że Chrystus przyjdzie i skończą się wszystkie problemy ludzkości. Nastanie wspaniały okres i bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy stali wówczas po właściwej stronie. O tym będziemy w dalszym ciągu mówili. Kiedy Daniel prosił króla o czas do namysłu, pobiegł do swoich kolegów, do Ananiasza, Miszaela i Azdrasza, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy. Była wielka tajemnica. I wspólnie w czterech, modląc się, prosili Boga o objawienie tajemnicy. Mamy jeszcze w jednym rozdziale, mianowicie w szóstym rozdziale Księgi Daniela, też mowa o modlitwie, o potędze modlitwie, co może dokonywać modlitwa. I jeżeli możesz, proś Boga, aby na twojej drodze postawił osobę czy osobę, z którą mógłbyś się wspólnie modlić. Wspólnie usiąść, przeczytać Słowo Boże, Pismo Święte, wspólnie uklęknąć i prosić Boga o oświecenie, aby Duch Święty oświecał ciebie w tym, co czytasz, abyś otrzymał takiego samego ducha, pod wpływem którego było napisane Pismo Święte, abyś zrozumiał te słowa, które przekazują prorocy. Pismo Święte jest księgą starą, pisaną ponad 2000 lat temu. Czytając jakikolwiek dokument inny niż Pismo Święte, zdajemy sobie sprawę, jak trudno zrozumieć mentalność oraz to, co jest tam zapisane. Ale ta rzecz jest możliwa. To nie jest niemożliwa. Możliwa jest poprzez modlitwę. I kiedy Danielowi została objawiona ta tajemnica w nocnym widzeniu, za co Daniel wysławiał Boga niebios tymi słowami. Przeczytam obecnie modlitwę Daniela. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów
i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrych, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławię, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę Króla. Oznajmiłeś nam o to, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę Króla. Oni wspólnie we czworo modlili się i Bóg oznajmił nam im tę sprawę. Jest oczywiście przykra rzecz w historii chrześcijaństwa, na przekór temu, co jest zapisane w tej cudownej, boskiej księdze, napisanej z natchnienia Ducha Świętego. Jest ta przykra rzecz, że ludzie modlą się do innych istot niż do Boga. W starożytności modlili się do słońca, złotego cielca, różnych innych wyobrażeń, różnych ludzi. Często władcy, imperatorzy byli nazywani bogami. Jest to bardzo smutna rzecz, o której też i w Piśmie Świętym, Nowym Testamencie jest powiedziane, że w Kościele Bożym usiądzie człowiek grzechu, syn zatracenia, podający się Boga za Boga, który będzie przyjmował boską cześć. W całej Piśmie Świętym nie ma ani jednego wersetu, nie ma ani jednej modlitwy skierowanej do człowieka, do jakiejkolwiek innej istoty. Wszystkie modlitwy mężów Bożych, Chrystusa i apostołów są skierowane do Boga. Tak więc, drogi słuchaczu, bierz ten wspaniały przykład z tych wspaniałych proroków staro- i nowotestamentowych, którzy modlili się do Boga i wysławiali Boga i otrzymywali objawienie. Bóg dawał im zrozumienie i dawał im objawienie. W 28 wierszu jest powiedziane: jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. Jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. Komu objawił tajemnicę? Tym młodzieńcom, którzy klęczeli i modlili się do Boga. Jeżeli chcesz, aby też i Tobie Bóg objawiał tajemnicę, tu mamy kolejny, drugi warunek w tej księdze. Pierwszy był odpowiednia dieta. Nie kalali się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Spożywali: niech nam dadzą jarzyny do jedzenia i wody do picia. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. To był pierwszy warunek. Drugi warunek to jest, że wspólnie modlili się do Boga, że Bóg objawia tajemnicę, wyjawia tajemnicę, gdy się Go prosi. Jeżeli będziesz prosił Boga o objawienie, Bóg objawi Ci te wszystkie tajemnice, które są w Piśmie Świętym. Kiedy król Nabuchodonozor usłyszał to wszystko, padł na swoją twarz, oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary. Był pełen uznania dla tego, co dokonało się. Tak więc w naszym życiu modlitwa powinna być bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia, o którym będziemy, do modlitwy jeszcze wrócimy
w 6 rozdziale Księgi Daniela, która jest zatytułowana Zazdrość satrapów. Tam będziemy rozważali tą dramatyczną sytuację, która doprowadziła Daniela wręcz do skraju życia i śmierci. W następnym rozważaniu będziemy studiowali historię trzech młodzieńców, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego. Te prawdy, które są tam zawarte, jedną z najważniejszych prawd jest wierność Bogu, nawet w obliczu śmierci. I będziemy rozważali te wszystkie nauki duchowe, które z sobą niesie Księga Daniela, właściwie te pierwsze części, pierwsza część Księgi Daniela do 6 rozdziału, a od 7 rozdziału rozpoczynają się proroctwa biblijne. Pierwsze 6 rozdziałów jest przygotowanie Daniela, Bóg przygotowuje Daniela na te najważniejsze proroctwa dotyczące historii ludu Bożego, historii świata, i w wspaniały sposób Bóg przygotował go. Jeżeli my chcemy tą samą drogą iść, tak więc zachęcam do kolejnych rozważań Księgi Daniela. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.